Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News, a dokładnie podprogram Krótki Kurs Szpiegowania. Zostałem podproszony przez widzów poprzednich odcinków, żeby coś opowiedzieć w związku z dezinformacją, która wspiera ruchy antyszczepionkowców, a może nawet nie tyle wspiera, co je po prostu inspiruje. No jest bardzo wiele bardzo nieprzyjemnych sygnałów, które świadczą o tym, że te ruchy antyszczepionkowców, wbrew temu, czego deklarują, nie są spontaniczne, nie są oddolne. One są w dziwny sposób sterowane i w dziwny sposób wspierane przez jakieś zorganizowane instytucje, najprawdopodobniej rządowe i najprawdopodobniej spoza wschodniej granicy Unii Europejskiej. Już nie chcę rozstrzygać Rosja, Chiny czy Korea Północna, czy jakieś jeszcze inne państwo, ale bardzo wiele tropów informatycy identyfikują, że to z różnych serwerów rozmieszczonych w tamtych krajach ta antyszczepionkowa treść napływa do Polski. Ale ja bym zaczął trochę od tego, co to jest dezinformacja. No, dezinformacja to jest jakby zmuszanie ludzi do tego, żeby w ocenie świata, w swoim widzeniu świata zaczęli brać pod uwagę argumenty, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nie mają nic wspólnego z prawdą, nie mają nic wspólnego z żadnym normalnym pojmowaniem świata przez ludzi, którzy posługują się jakimiś rozsądnymi kryteriami, że tak powiem, oceny rzeczywistości. Ja bym powiedział, że najbardziej słynna dezinformacja w historii ludzkości to są protokoły mędrców Syjonu, czyli na zlecenie ochrony napisana książka, która no, chyba zatruła mózgi kilkuset milionom Europejczyków. Co ciekawe, powiedziałbym, rozsądni ludzie nie kupują tych idiotyzmów, które tam są powypisywane. Natomiast niestety nierozsądni ludzie już całkiem tak. I na to jeszcze nikt niestety nie wynalazł szczepionki. Ja bym powiedział, że w Polsce chyba takim największym sygnałem, który może nie był sygnałem dezinformacji wprost, ale był sygnałem, który pokazuje pewną linię polityczną, pewną linię informacyjną, jest takie słynne wystąpienie jednego z polskich polityków, które on spuentował takim powiedzeniem: nikt nam nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Oczywiście się przejęzyczył, ale to chyba takie freudowskie przejęzyczenie, dlatego że w gruncie rzeczy całe jego ówczesne wystąpienie mniej więcej tak się miało do rzeczywistości, jak to, co powiedział, kiedy je puentował. No ale znowu, wróćmy do tych antyszczepionkowców. Niedawno ukazało się kilka bardzo ciekawych raportów na temat aktywności antyszczepionkowców, a przede wszystkim ich obecności, ich różnych kampanii informacyjnych w internecie. Okazało się, tak wynika z tych raportów, że co najmniej 100 milionów ludzi, 100 milionów kont na Facebooku, no bo może nie każdy to konto, to za tym jest jeden człowiek, ale większość to jednak ludzi, że około 100 milionów ludzi uczestniczy w dyskusji na temat skuteczności szczepionek, szkodliwości szczepionek, ryzyk, które są związane ze szczepionkami, i znakomita mniejszość z tych ludzi broni szczepionki. Lekarze czy jacyś pacjenci, którzy zostali dzięki szczepionkom wyleczeni. Natomiast znakomita większość z tych 100 milionów to są ludzie, którzy jednak propagują treści no, kompletnie niezgodne z jakąkolwiek wiedzą medyczną. Co jest bardzo ciekawe, początkowo konta, które rozsiewały w internecie, przede wszystkim na Facebooku, te treści, które deprecjonowały znaczenie szczepionek, które opowiadały o szkodliwości szczepionek, były łatwo identyfikowalne, były ruch antyszczepionkowy czy tego rodzaju nazwy. Natomiast po jakimś czasie, jak administratorzy tych mediów społecznościowych zorientowali się, że one rozprokowują bardzo, bardzo szkodliwą, bardzo nieprawdziwe informacje, zaczęli je blokować, to one zaczęły się zachowywać, tak jak powiedziałbym, wyszkolony oficer wywiadu. Czyli zaczęły ukrywać swoją tożsamość, zaczęły rozmydlać swoją obecność, zaczęły się łączyć z innymi kontami, takimi, powiedziałbym, bardziej neutralnymi, udawały, że to są treści dużo bardziej interdyscyplinarne niż tylko opowiadanie o szkodliwości szczepionek. No od tego czasu są dużo trudniejsze do identyfikacji, są dużo trudniejsze do identyfikowania, są dużo trudniejsze do polemizowania, bo jeżeli mamy jasności, które z tych portali rozpowszechniają, czy które ze stron, czy które z profili rozpowszechniają te absurdalne treści antyszczepionkowe, to, no to trudniej z nimi dyskutować. No jest jeszcze jeden argument, który by mówił o tym, że
te treści antyszczepionkowe najprawdopodobniej są generowane w sposób instytucjonalny. No właśnie, rozpowszechnianie się poprzez sieci botów, poprzez sieci troli, które są wykorzystywane także do różnych innych kampanii dezinformacyjnych, chociaż również przez płatne systemy związane z marketingiem internetowym, z pozycjowaniem behawioralnym, czyli z doborem ludzi, którzy są bardziej podatni na pewne treści, a z kolei odrzucaniem takich, o których wiadomo, że i tak się na pewien rodzaj głupstw nie nabiorą. Ale ja bym chciał powiedzieć tak, że no głównie najbardziej szkodliwe treści antyszczepionkowe to właściwie już w tej chwili nie są związane ze szczepionkami przeciwko odrze, przeciwko grypie, przeciwko durowi brzusnemu, czy przeciwko, nie wiem, cholerze, czy innym chorobom zakaźnym takim powszechnym. Natomiast no, w trakcie koronawirusa no, absolutnie chyba najbardziej szkodliwe wydają się być te treści, które mówią, że koronawirus to jest jakiś wymysł, że tak naprawdę to szczepionek na koronawirusa nie ma, co skądinąd jest zgodne z prawdą, bo dopiero są badania nad szczepionkami, ale że te szczepionki i tak nic nie pomogą, a nawet prawdopodobnie zaszkodzą. I tu bym chciał powiedzieć, że tu bardzo wyraźnie tropy prowadzą w kierunku polskiego wschodniego sąsiada, nie mówię to o Białorusi, tylko o Rosji, bo chociażby jakbyśmy popatrzyli na taki plakat, który był rozlepiany w, nie wiem, kilkunastu miastach w Polsce. Ten plakat mówi, że tak naprawdę koronawirus to nie jest nic nowego, że on istnieje od lat 60. i że medycyna go identyfikuje. Kompletnie nieprawda, wcale to jest niezgodne z rzeczywistością. Inne wcześniejsze koronawirusy nie miały tej specyfiki. No ale przede wszystkim to jest bardzo ciekawa insynuacja. To nie jest napisane wprost, bo tu jest po prostu cytat z Billa Gatesa, który podobno stwierdził, że jeżeli uda się wyprodukować szczepionkę na koronawirusa, to uda się zmniejszyć populację o 10-15%. Czyli treść tego plakatu sugeruje, że jeżeli za pieniądze Billa Gatesa, bo podobno on ma finansować badania na szczepionkę na koronawirusa, jeżeli za te pieniądze Billa Gatesa zostanie wyprodukowana szczepionka, to ona będzie prawdopodobnie zabijać ludzi. No, bo jeżeli 10-15% populacji świata ma się zmniejszyć z powodu szczepionki na koronawirusa, to ona ma szkodzić, nie pomagać. No, trudno sobie o bardziej szkodliwą dezinformację nie tylko wobec ewentualnie wyprodukowanej szczepionki na koronawirusa, ale wobec wszelkich jakichkolwiek szczepionek. Ale też i koronawirus był badaniem, dezinformacja związana z koronawirusem była też przedmiotem bardzo, powiedziałbym, ciekawych i poważnych badań. Ja trafiłem na taki raport organizacji amerykańskiej, która się nazywa Mandant Solutions. Mandant Solutions ma taki pion, który się zajmuje właśnie różnymi zagrożeniami związanymi ze służbami specjalnymi albo walczącymi z jakąś dezinformacją, z jakąś inspiracją, z jakąś manipulacją, no albo badającymi tą inspirację, manipulację, dezinformację. Oni zrobili bardzo ciekawy raport, który pokazuje, w jaki sposób różne rosyjskie źródła siały dezinformację dotyczącą koronawirusa w Europie Środkowo-Wschodniej. W szczególności w Polsce, na Litwie i na Łotwie. I tu wyinterpretowali bardzo ciekawe przypadki dezinformacji nacelowaną wprost na siły zbrojne, czyli na siły zbrojne NATO. No, trudno sobie wyobrazić bardziej, że tak powiem, interesujący z punktu widzenia wywiadowczego cel, jak podważanie zaufania do jednostek wojskowych państwa pobytu, czy sojuszu, w którym się uczestniczy, no a jednocześnie jakby wymuszanie sprawdzeń niektórych z tych plotek, dezinformacji po to, żeby narobić zamieszania, spowodować dezorganizację tych jednostek wojskowych. W tym raporcie można znaleźć 4 przypadki. On się niestety kończy na maju, w związku z czym gdyby dłużej trwał, to pewnie by się okazało, że było ich więcej później. Natomiast 4 przypadki bardzo ciekawe. Na przykład jedna z pierwszych dezinformacji związana z koronawirusem w naszej części Europy to była dezinformacja rozpowszechniana pod koniec marca 2020 roku, że pierwszy przypadek koronawirusa na Litwie to był przypadek oficera armii amerykańskiej. I że to podobno armia amerykańska przywiozła koronawirusa na Litwę. No, trudno sobie wyobrazić bardziej, powiedziałbym, dokuczliwe
dokuczliwe pomówienie, jeżeli chodzi o armię amerykańską, no, na terenie, na którym ona przebywa. Następna taka, powiedziałbym, bezczelna manipulacja znowu była skierowana na wojska NATO na Litwie i mówiła, że wojska litewskie powinny się wycofać z takich wielkich, bardzo poważnych ćwiczeń poligonowych, Defender Europe, prawda, 20. To były jedne z największych ćwiczeń NATO w ciągu ostatnich kilku lat. No i że tak powiem, rozpowszechniający tą dezinformację mówili, że zagrożenie zachorowaniem na wirusa jest tak duże w trakcie tych ćwiczeń, że jednostki armii litewskiej nie powinny tam jechać, bo to jest poważne zagrożenie dla zdrowia i życia żołnierzy. Następna w tą samą idącą stronę dezinformacja dotycząca krajów bałtyckich znowu dotyczyła Litwy i to było wprost żądanie na podstawie zresztą wcześniej podawanych informacji, że NATO spowoduje tak duże zagrożenie epidemią koronawirusa na terenie Litwy, że jednostki wojskowe NATO powinny się z Litwy wycofać. Przepraszam, poczta pneumatyczna mi tutaj informuje, że dostałem jakąś przesyłkę, zaraz ją odbiorę. O, jakiś prezent. Zaraz się tym zajmę. No i czwarty przypadek dotyczy Łotwy, no bo jest właściwie tej samej prawie treści, z tym, że tutaj już nie zagrożenie największe ma iść ze strony żołnierzy amerykańskich, tylko żeby nie powielać cały czas tej samej śpiewki, no to z tej dezinformacji z kwietnia 2022, to 22-24 kwietnia była rozpowszechniana, te są dane bardzo dobrze tu udokumentowane, to są daty, to są źródła, tu nawet są konkretne nazwiska osób, które, że tak powiem, nadawały wiarygodność tym dezinformacjom. No więc ta dezinformacja mówi, że to kanadyjskie wojska dla odmiany przywlokły koronawirusa na teren Łotwy i gdyby tych wojsk kanadyjskich nie było, to na Łotwie nie byłoby koronawirusa. Powiedziałbym bolesne pomówienia. Mówiłem też, że w kontekście jest Polska. No na przykład była taka dezinformacja, w której akurat wprost nie mówiono o koronawirusie, chociaż w tle oczywiście był, że na przykład polskie wojska powinny wszcząć powstanie przeciwko obecności amerykańskich jednostek na terenie Polski, bo to jest forma okupacji, jednostek okupacyjnych. Co najgorsze, te bzdury powielała na przykład strona Akademii Sztuki Wojennej, akademiamil.pl. Nie wiem, z jakim komentarzem, ale no, samo rozpowszechnianie podobnych ściem jest oczywiście groźne i jest zawsze w jakimś kontekście dezinformacji bardzo, bardzo niewygodne. No dobrze, no, znamy mnóstwo argumentów przeciwko szczepionkom w ogóle, znamy mnóstwo argumentów przeciwko potencjalnej szczepionce na koronawirusa, która zamiast leczyć ma zabijać. No jednak myślę, że argumenty, których używają lekarze, których używają profesjonalne instytucje służby zdrowia, jednak są chyba ważniejsze i bardziej wiarygodne, że szczepionek jako takich jednak nie należy się obawiać, a niestety, co podkreślam w kontekście tego programu Krótki Kurs Szpiegowania, to jednak chciałbym powiedzieć, że no nie widzę żadnego powodu, żeby się objawiać jakikolwiek szczepionek. Przepraszam, zobaczę, tu jakieś chyba cukierki dostałem? Co to jest? Nie, kurwa, co to jest? To są jakieś strzykawki! Nie mówiłem nigdy, że nie boję się strzykawek. Mówiłem tylko, że się nie boję szczepionek. Pani Jadziu, pani mnie ratuje. Strzykawki mnie atakują. Do widzenia państwu.